Warszawa, Śródmieście, 20:15 odjedzie zaraz z peronu trzeciego pociąg. Przez różne dziwne stacje, wprost do Grodziska Mazowieckiego. Warszawa, Ochota to stacja pierwsza, lecz trudno znaleźć tu temat do wiersza, bo panie, co to jest za Ochota? Szara od kurzu i brudna od błota. Pociąg relacji Warszawa-Grodzisk nie nasmarował dzisiaj łożysk i pantografu nie rozłożył. Udaje, że jest parowozem. Pociąg relacji Warszawa-Grodzisk nie nasmarował dzisiaj łożysk i pantografu nie rozłożył. Udaje, że jest parowozem. Okno na zachód, Warszawa zachodnia, prosto do Włoch przenosi wnet gdzieście. Ale to panie, nie żadna Italia, tylko zwyczajne warszawskie przedmieście. Warszawa, Ursus, fabryka ciągników i historyczny protekt robotników. Historia, jak pospieszny umyka, zostaje bankrutująca fabryka. Mijamy potem Piastów malutki, już wyrasta miasto Pruszków, a tu sława zwycięskiej drużyny koszykówki przyćmiła odium szpitala wariatów. Pociąg relacji Warszawa-Grodzisk nie nasmarował dzisiaj łożysk i pantografu nie rozłożył. Pociąg relacji Warszawa-Grodzisk nie nasmarował dzisiaj łożysk i pantografu nie rozłożył. Udaje, że jest parowozem. Potem Brwinów i Milanówek, nie bez przyczyny zapomniane przez Boga i przez władze gminy. I zaraz trzeba wstawać i wychodzić, bo oto do okna podjeżdża już Grodzisk. Po pierwsze deptak, taki jak w Sopocie. Po drugie spokój, w którym stygnie głowa. Tam, gdzie ulica zanurza się w błocie, wyrasta coś na kształt Ursynowa. I jeszcze jedno wita nas na samym wstępie. Dworzec z kolei warszawsko-wiedeńskiej, zadbany i schludny, tyle że panie, ekspres Wiedeń, Warszawa już tu nigdy nie stanie.